Dzień dobry. A ja z takim świadectwem, świadectwem ewangelisty. Wczoraj był dotyk nieba i powiem wam, nie zrobiłam sobie wolnych przebiegów, kiedy już skorzystałam z dotyku nieba, tak, z usługi, usługujących. Pomyślałam sobie, że resztę czasu mogę iść albo do domu, albo ewangelizować ludzi, którzy tutaj są. I przyprowadziłam wczoraj do Jezusa 6 osób, w tym chłopca 8-letniego, który ma tatę już nieżyjącego i twierdzi, że co noc go odwiedza i obiecuje mu różne rzeczy. Także wiedziałam, że to nie jest tata, połamałam, przeklełam, związałam te duchy, wytłumaczyłam dziecku, mimo że był trochę zrozpaczony i niezgodny. Wiecie, wiem, znam już prawdę, ale chcę powiedzieć, że zdarzenie zdarzeniem, robotę można wykonać. Jestem ewangelistką. Cześć wszystkim, nazywam się Tomasz Suchecki. Przez 2,5 roku albo i lepiej cierpiałem na chore nerki i często objawiało się to tak, że po prostu czułem ból. Były momenty, że ten ból był po prostu bardzo duży, że nie dało się spać, musiałem brać paracetamol, kilka tabletek. I dzisiaj po modlitwie Krystiana, po modlitwie Krystiana ból zniknął.